Okej, cześć, właśnie przygotowuję się do webinaru, może jakoś tutaj ładnie uchwycić, bo statyw już mam przygotowany do tego, żeby nagrywać na, znaczy żeby robić retransmisję na webinar na Instagram i kilka takich tipów. Tu prowadzę główny webinar, ale retransmisja idzie też na Instagram. Muszę jeszcze stworzyć automatyzację, że ktoś napisze, że chce ten kurs, aplikacje, to żeby też poszły na Instagramie. Od razu link z automatyzacji, da się taką automatyzację ustawić. Sprawdzam szybkość internetu, więc wszystko dobrze działa. I 5 minut przed 10-15 zaczynam webinar, żeby osoby już wchodziły do pokoju. Prezentacja już gotowa. Tam przeważnie tylko na prezentacji zmienię, bo to już jest piąta edycja webinaru z AI, 5dni.pl. Za chwilę się spotykamy w kolejnej jakby relacji z tego, co robię. No i cześć, jak wcześniej mówiłem, skończyliśmy już webinar. Na razie jest około 250 tysięcy, czyli ćwierć miliona, ale jeszcze wieczorem będzie dogrywka, więc pewnie jeszcze do 300 dobijemy. A tak to wygląda, jeżeli chodzi o sprzedaż, czyli co parę sekund, jak widzisz, 1500 po 3, bo niektórzy kupują za psalem. No i dobra, nagrywam tak partiami tego vloga dzisiejszego. Dzisiaj mamy ten jakby główny dzień webinarów, czyli zbieramy ruch przez miesiąc. Oczywiście w tle cały czas sobie lecą tam automatyczne webinary, czyli jakieś nasze inne akcje promocyjne. No i dzisiaj była ta kumulacja, czyli praktycznie przez miesiąc budowaliśmy listę. No i dzisiaj był start. Wynik ponad 250 tysięcy na razie. To się cały czas oczywiście zmienia. Znaczy nie wiem, czy to jest oczywiście, ale jakby jeszcze spływają płatności, bo to też jakby pewien mit wielu osób, że to nie jest tak, że jakby 100% płatności spływa. Nie wiem też, z czego to się bierze, ale niektóre płatności spływają później. Czyli jakby cały proces przeszedł do banku, a tutaj jest tego dużo, no bo żeby tam 200, ponad 50 tysięcy, no to produkt był po 1490. Więc no ponad chyba 150, tak jak dobrze liczymy, produktów się sprzedało, więc no występują takie sytuacje. Ktoś płaci blikiem, ale zanim ta transakcja przejdzie do nas, tam też można brać sobie na raty, więc też jakby ta decyzja kredytowa. No i dzisiaj pomimo, że jest ćwierć miliona złotych w 2 godziny na webinarze, no to też taka ciekawostka, że mieliśmy pewien problem. Po pierwsze, osoby nie mogły wchodzić do pokoju, więc była tylko jakaś grupa, tam chyba 1700 osób podczas webinaru, ale nie wysłały się maile do całej naszej listy chyba 130 tysięcy osób, więc co trzeba zrobić? No, bo jakby wysłały się tylko do tej listy, które osoby, które były zapisane na bezpośrednio ten webinar z reklamy i tak dalej, ale nie wysłały się do naszej listy, więc no powtórka, tak? Więc to jest też taka podpowiedź awaryjnie, jak coś nie wyjdzie, no to trzeba te osoby, jak się ma na liście mailingowej i po to się ma listę mailingową, no żeby jeszcze raz wysłać i to jest właśnie ta siła listy mailingowej. Pamiętam, że ostatnio jakaś osoba, która robiła webinary, no wrzuciła taki post na Instagramie, że słuchajcie, niestety dziś webinaru nie będzie, bo tam się system zepsuł, nie? I to jest takie patrzenie właśnie na zasadzie ofiary, nie? No, no, to nie jest jakiś tam kamyczek do tej osoby, tylko jakby pokazuje mental, bo gdyby ta osoba przyszła do mnie na konsultację, na coaching czy mentoring, no to bym jej nauczył, co się robi w takim momencie, więc jak się coś zesra, mówiąc brzydko, czyli zepsuje nam się, bo to jest normalne jakby w technologiach, no to się robi prostą rzecz. Wysyła się, pisze się maila, hej, problemy techniczne, my mieliśmy już kilkukrotnie taki problem, wysyłamy maila, problemy techniczne, widzimy się o 20, no i prowadzisz ten webinar o 20, czyli nie poddajesz się, a szukasz rozwiązania, nie? To jest, tak działa mental osób, które osiągają, a nie poddają się, ojej, świat się przeciwko mnie sprząk, coś nie zadziałało, skupiam się na tym, jak mnie ta firma zawiodła, która nie dostarczyła mi, nie wiem, coś nie zadziałało, a to jest technologia, więc to może nie działać. Tylko zamiast się jakby na tym skupiać, świat jest zły, technologia się popsuła, to patrzysz, jakie ma możliwości, nie? Dzisiaj na przykład, co zepsułem na webinarze, znaczy po prostu zapomniałem, nie? To jest to, że mam na Instagramie kanał nadawczy i tam mogłem też wrzucić link do webinaru. Robiłem co prawda retransmisję webinaru na Instagramie i kilka osób tam kupiło, więc parę tysięcy dodatkowe wpadło z Instagrama samego. Ale jeszcze mogę to, no i to wykorzystam akurat na 20. Też się zastanawialiśmy nad niedzielą, czyli żeby jeszcze dodatkowo, ale to też jest tak, że jak mamy już te 5 webinarów pod rząd, czyli 5-dniowe wyzwanie, no to my mamy jakby wyliczone, ile mniej więcej tam się sprzeda, więc jak jest prognoza 250 tysięcy już z takimi problemami. Miesiąc temu też mieliśmy problemy, bo nie działała na przykład reklama na TikToku, więc osób było mniej, tam się teraz mieliśmy 10 tysięcy zapisanych, ostatnio mieliśmy 7 tysięcy, więc sprzedaż na webinarze było chyba 174 tysiące.
No i teraz mam już 250 tysięcy, dlatego że uruchomiliśmy reklamę na TikToku, ale zepsuła się inna rzecz. Więc jakby dlatego wam mówię, że jako przedsiębiorca najważniejszy jest ten mental, bo jakby to nie jest problem z tym, że występują problemy, bo one występują u wszystkich, tylko problemem jest to, jak reagujesz na problemy, nie? I to ludzi wykłada. Jakby nie sama sytuacja, nie to, że się pojawią problemy po drodze, tylko że te problemy ciebie przewracają i wytrącają ci pieniądze z ręki. A my problemy jemy na śniadanie, jakby już przez 13 lat ja tutaj z moim zespołem, moimi wspólnikami od chyba 7-8 lat pracujemy non-stop i wszystkie możliwe jakieś tam sprawy nam się wydarzały po drodze, więc jesteśmy mega zahartowani i dla nas jakby coś, co się spieprzy, to jest taki, to nie jest coś, jeju, zepsuło się, tylko jest po prostu okej, okay, to jest norma, nie? Jakby zarabianie pieniędzy jest norma, sukcesy to jest norma, porażki też to jest norma. I to jest fajne, bo to cię jakby to nie powoduje, że się tam zwijasz w kłębek i odpuszczasz. Więc za chwilę będzie, znaczy o 20 będzie kolejny webinar, więc tam już podam jakby taki wynik całościowy. No i też po to ci nagrywam, żebyś wiedział, że się da, że można. Właśnie tego mi też brakuje dzisiaj, to jak się kąpałem przed webinarem, musiałem sobie włosy ułożyć, bo tam mam też łazienkę, to mieszkam sobie na czas kampanii, to mam studio, no i tak dalej, nie? No to sobie tak myślałem, bo ja na przykład nie mam na YouTubie czego sobie włączyć, żeby coś było inspirującego i tak dalej. Muszę sobie Slayera włączyć, żeby nabrać tego testosteronu i być waleczny na webinarze. To mnie nastawia tak, wiesz, wow, na po prostu działanie. No ale fajnie by było, żeby był taki właśnie vlog o pieniądzach, o zarabianiu, o możliwościach, że słuchaj, możesz. Taki inspirujący, no więc no, dlatego ci o tym mówię, żeby cię zainspirować, że można. Też miałem przed chwilą, bo tak, 11:13 był webinar, o 13:00, jak już skończyłem, zobaczyliśmy wyniki, zresztą ja nagrałem wam, no to tutaj ze wspólnikiem mówimy, kurde, nie wysłało się, więc piszemy dwa maile, żeby zaprosić jeszcze na 20, a ja za chwilę miałem na 15 u Karola Wyszomirskiego taką prezentację na temat właśnie jak budować mindset milionera, więc pozdrawiam te osoby, które były. No i zobacz, i tutaj wiedziałem, że mam czas po live'ie, żeby jeszcze zrobić tam prezentację, tak, jest czas, no ale wyskakuje nam taka sytuacja, że muszę jeszcze szybko napisać maile, więc gdybym szybko nie potrafił maili pisać albo musiał mieć copywritera, to ta sytuacja by była, musielibyśmy do kogoś w sobotę pisać, a ogólnie ludzie w sobotę, pracownicy odpoczywają, więc jakby to, że potrafię szybko pisać, szybko działać, to też jest przewaga. Zresztą w kolejnych, tam poprzednich odcinkach vloga ci o tym mówiłem, że naucz się szybko działać, bo to jest przewaga. Więc zobaczymy jeszcze od 20 do 22 będzie dogrywka webinarowa, czyli wysłaliśmy mailing już na tą naszą dużą listę, że właśnie będzie webinar, no i robimy powtórkę webinarową. Oczywiście jak się wyślę, no tam mieliśmy jakieś problemy. Dobra, do usłyszenia. No i dobra, już skończyłem dzisiaj, że w sumie 3 webinary, jeden u Karola Wyszomirskiego jako taki gościnny prelegent, no i skończyło się na 271 tysięcy, bo zrobiliśmy taką dogrywkę webinarową, nie było tam za wiele, no za wiele, 300 osób było, więc łącznie dzisiaj z całego dnia 271 tysięcy, myślę, że jeszcze do 24 tam pospływa, więc pewnie będzie 280 koła, więc dniówka fajna, lepszy wynik niż miesiąc temu. Więc no myślę, że spokojnie do bańki kolejnej 1 100 000 dojdziemy, więc październik to już jest piąta edycja, więc jak widzicie w kółko powtarzane, kampania działa. No i tyle, głos trochę zdarty, zmęczony, ale szczęśliwy, jeszcze muszę napisać podsumowania i mogę iść na zasłużone palulu. Do zobaczenia w moim vlogu, tutaj nie mogę się za bardzo, bo już nie podłączałem, a jeszcze TikToki też nagrane. Nie podłączałem mojego tutaj uchwytu do vlogów. Tutaj mikrofon mi trochę zasłania. No i tyle.